Dzisiaj kilka słów o wciąganiu cudzych emocji, o tym, jak te cudze emocje oddziałują na nas i czasem zaburzają nam podejmowanie decyzji i nasze działanie na co dzień. Zapraszam. Witam po dłuższej przerwie. Dzięki za cierpliwość. Już wróciłam do nagrywania na kanał. Mam nadzieję, że uda się w miarę regularnie wrzucać. Eksperymentuję z nagrywaniem przez telefon, więc dajcie znać choćby w komentarzach, czy jest faktycznie trochę lepszy ten obraz, czy dźwięk jest ok. Nie było mnie, bo kończyłam książkę. Już skończyłam. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, którędy i w jaki sposób ją wydam. Na pewno będziecie wiedzieć o tym. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Beata Mąkolska, na co dzień pomagam ludziom w ich rozwoju osobistym i duchowym, w radzeniu sobie z emocjami, ze stresem i po prostu w odnajdywaniu tych duchowych ścieżek własnego życia. A dziś taki temat dotyczący wciągania cudzych emocji. I choć kanał jest skierowany głównie do osób wysokowrażliwych, empatycznych, introwertycznych, to dzisiejszy temat dotyczy wszystkich, choć jak zwykle wysokowrażliwych dotyczy bardziej. No okej, są może takie pewne konstrukty, których to nie będzie dotyczyło, ale o tym dziś nie będziemy mówić. Zresztą takie osoby nie oglądają prawdopodobnie mojego kanału. Słuchajcie, czasami tak jest, że przychodzi dziewczyna i mówi: wiesz, bo mam taką pracę, albo zaczęłam, czy skończyłam taki kurs, miało być tak fajnie, miało mi się to przydać, a okazało się, że to jednak nie to, że ja tego nie czułam. I oprócz oczywiście miliona powodów, dla których podjęła taką, a nie inną decyzję, co tam na nią mogły wpłynąć, jakieś osobiste lęki czy przekonania, czasami dochodzimy do takiego punktu, w którym ona mówi: wiesz, ale ja czułam radość, że to zaczynam. Czułam, że to może być fajne, widziałam siebie na tym stanowisku czy na tym kursie, więc nie wiem, skąd to się wzięło. I gdy pogłębiamy temat, okazuje się, że o tym kursie, o tej pracy na przykład, to powiedziała jej bardzo ekstrawertyczna koleżanka, że wpadła do niej z taką informacją, cała rozentuzjazmowana, bo ona się zapisała na ten kurs, bo będzie fajnie i tak dalej. I po prostu ta wysoko wrażliwa pani, z którą ja rozmawiam, cały ten pakiet emocji wciągnęła, wzięła do siebie i uznała, że to jest jej entuzjazm. Że to jest jej radość. Zobaczyła w głowie siebie w danej pracy czy na danym kursie i ten obraz był dosyć realny, bo wysoko wrażliwe osoby mają niesamowitą wyobraźnię. Więc ten obraz był realny, była w stanie sobie siebie wyobrazić. Czuła entuzjazm, radość drugiej osoby. Uznała, że to jej. Zapisała się, poszła, po jakimś czasie entuzjazm zniknął i było zdziwienie. Dlaczego to mi nie daje satysfakcji? Przecież czułam radość na początku, widziałam siebie tam. Raz jeszcze powiem, jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, prawdopodobnie możesz sobie wyobrazić wszystko albo niemal wszystko. Więc akurat to, co ci podpowie twoja wyobraźnia, nie zawsze jest najlepszym doradcą. Pytanie jeszcze, co w sobie masz właśnie, kiedy ten obraz się pojawia albo kiedy go tworzysz. I tutaj, żeby dobrze zrozumieć, w jaki sposób to się zadziało, chciałabym najpierw nakarmić twój umysł i opowiedzieć ci o pewnych badaniach naukowych, które opublikowała Elaine Aron w swojej książce Wysoko wrażliwy i miłość. Ona współuczestniczyła w tych badaniach, więc możemy być pewni, że były tam właśnie też osoby wysoko wrażliwe, rozumiane w taki sposób, w jaki ona przedstawia tą cechę. Słuchajcie, badanie zostało opublikowane w 2014 roku w czasopiśmie Brain and Behavior. I grupie uczestników pokazywano fotografie osób bliskich i osób obcych, które przedstawiały jakiś tam stan emocjonalny tych osób. Ktoś był smutny, ktoś mógł być zmęczony, ktoś mógł być radosny. Uczestnicy byli podpinani do aparatury umożliwiającej skanowanie mózgu. I co się okazało, że słuchajcie, wśród osób wysoko wrażliwych, te różnice w funkcjonowaniu układu neuronów lustrzanych i ich komunikowaniu się z pozostałymi obszarami mózgu, które były bardzo aktywne, były niesamowicie znaczące. Czyli to nie było tak, że tylko troszeczkę bardziej działał ten twój układ neuronów lustrzanych.
To było tak, że dużo, dużo bardziej, gdybym to miała powiedzieć językiem nienaukowym, a zrozumiałym dla każdego człowieka albo prawie każdego. Tak? Okazuje się, że te neurony lustrzane działały na tyle intensywnie, że wysoko wrażliwe osoby faktycznie czuły to, co druga osoba na tym zdjęciu, powiedzmy, jaką emocję przedstawiała. I zobaczcie, jeżeli jesteś z tych bardzo racjonalnych osób, gdy tylko ktoś ci mówi, że no wiem, co czujesz, tak? Można to zakwestionować. Ale gdy ktoś jest podpięty pod aparaturę i skanują mu mózg, no to naukowcy widzą, co ta osoba rzeczywiście może czuć, biorąc pod uwagę obszary aktywności w mózgu, prawda? Także możesz mieć kwit na to, że jesteś bardziej wrażliwa i że twój mózg działa inaczej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, to tego rodzaju kwity nie są ci potrzebne. Ty po prostu czujesz, co czują inni. Czujesz radość kogoś, czujesz czyjś smutek. Jeżeli ktoś płacze, to nim się obejrzysz, ty płaczesz. Jest to zupełnie normalna reakcja wśród wysoko wrażliwych osób. Teraz zobacz, jakie to ma konsekwencje na co dzień. Jeżeli zwrócisz sobie uwagę na to, kogo ty oglądasz codziennie, kogo czujesz, kogo odbierasz, jaki ten ktoś ma nastrój, to może się okazać, że nie tyle ty masz jakiegoś rodzaju problem ze smutkiem, co po prostu przebywasz w otoczeniu osób, które są dość sfrustrowane. To się bardzo często dzieje, ja tak słyszę wtedy, kiedy kobieta nawet lubi pracę, jaką wykonuje, ale mówi mi słowa typu atmosfera jest tam trudna do wytrzymania, tak? Czyli na przykład panuje bardzo taka no, niezdrowa rywalizacja, o ile rywalizacja może być zdrowa, kobieta kobiecie nogę podkłada na przykład, tak? Jest jakaś zawiść i to się wtedy cały czas czuje i możesz lubić pracę, którą wykonujesz, ale ciężko ci będzie wytrzymać tą atmosferę. To działa tak samo na tych na ekranach, tak? Czyli jeżeli oglądasz jakiś film, gdzie ludzie są nieszczęśliwi, oglądasz te ich nieszczęśliwe twarze, te ich wewnętrzny smutek i to samo twoje ciało przeżywa. Jak masz mieć szczęśliwe życie, jeżeli w kółko oglądasz dramaty? No nie będziesz mieć. Albo jest to trudne do osiągnięcia, bądź trudniejsze. Co ciekawe, słuchajcie, to jako ciekawostkę wam powiem, bo mi się przypomniało takie badanie naukowe, ja nie pamiętam, z którego to jest roku i ono nie było duże, było na 140 kobietach przeprowadzone w dość młodym wieku, bo średnia wieku uczestniczek wynosiła 21 lat. No i uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa została bardzo mocno poinstruowana, co ma zjeść, ile ma zjeść i w którym momencie ma wziąć ten widelec do ust i zacząć jeść, a druga grupa nie. I dziewczyny były połączone w pary. I co się okazywało, że w momencie, kiedy ta pouczona, kiedy, co i jak, zabrała ten widelec do ust, druga kobieta w ciągu 5 sekund także brała widelec. Zobaczcie, 5 sekund to była średnia, tak, z tego całego badania. I nie było tam podziału na to, kto jest wysoko wrażliwy, a kto nie, no tego nie uwzględniało akurat to badanie, bo na pewno bym to zapamiętała. Mimo to ta druga też brała za widelec, tak, czyli można by było powiedzieć, że jeżeli chcesz się zdrowo odżywiać, to chodź na jakiegoś rodzaju posiłki z osobą, która bardzo rozważnie dobiera to, co je, bo jest spora szansa, że twoje neurony lustrzane zadziałają tak samo i będziesz w taki sam sposób, będziesz kopiować jej nawyki żywieniowe, tylko siedząc z nią przy stole, tak? I rozszerz sobie perspektywę teraz, tak? Jak czasami trudno jest wysoko wrażliwym osobom dotrzeć do tego, co one chcą, co jest dla nich ważne, jeżeli mają tak czuły ten system wewnętrzny i na przykład nie mają świadomości, że to tak działa. To są wtedy cały czas nastawieni na kogoś i trudno jest im nawet powiedzieć, co oni lubią, bo przyzwyczaili się, że robią tak jak ktoś na przykład. Często niestety nieświadomie. I tutaj, a propos, wracając do tego przykładu na początku, tak, z tego przenoszenia emocji. Jeżeli przychodzi do ciebie przyjaciółka, nie wiem, koleżanka, nieważne, ktoś w bardzo silnych emocjach, to niech ci już zapali lampka. Obserwuj emocje tamtej osoby, obserwuj, co się dzieje z tobą. Bo to, że ktoś znalazł dla siebie jakąś właściwą ścieżkę, kurs, pracę i ten entuzjazm z niego wypływa, jest świetne, że wypływa z niego entuzjazm. Zawsze to lepiej, niż gdyby ktoś przychodził i dzielił się z tobą swoim smutkiem. Natomiast może się okazać, że ty podejmiesz decyzję,
na fali cudzego entuzjazmu. I to nie będzie dla Ciebie dobra decyzja, bo może się okazać, że Ty w głębi duszy wolisz co innego. Ale o tym to dopiero się połapiesz, jak już zniknie, tak jakby, efekt entuzjazmu tamtej osoby. Jak już tamto nie będzie na Ciebie oddziaływać i pod warunkiem, że nie będziesz karmić tego sama w głowie, tak? Czyli przekładając to na bardzo jakąś praktyczną sytuację życiową, ktoś Ci mówi, jest, nie wiem, super kurs, no po prostu będziesz guru duchowym potem, tak? Jest fajnie, pojedziemy, kupa ludzi, świetna atmosfera i tam ładuje Cię, nie? Tymi swoimi emocjami. Ty już to czujesz, już siebie tam widzisz. Normalnie, tak, ja będę teraz medytować 24 na dobę, posty, super, nieważne, jeszcze schudne ekstra, nie? Łapiesz się na tym entuzjazmie i ta osoba sobie idzie do domu, Ty już sprawdzasz, czy masz na przykład pieniądze na tą imprezę, wieczorem zasypiasz i myślisz, jak to będzie super, jak to będzie ekstra wyglądało, może poznasz podobnych ludzi, tak? I karmisz się tego rodzaju myślami cały czas. Przychodzi do tego wyjazdu, Ty tam jedziesz i okazuje się, że Ty się tam dziwnie czujesz na przykład, tak? Że coś Ci nie zgrzyta, coś Ci zgrzyta, coś Ci nie pasuje. Wracasz i masz doła. I nawet nie wiesz dlaczego, no bo miało być tak fajnie. Wyobrażałaś sobie, że będzie ekstra, a nie czujesz tego pozytywnego na przykład efektu na sobie, który miał być zapewniony. No i jak zaczynamy na przykład z taką dziewczyną pogłębiać taki temat, to się okazuje, że owszem, to był entuzjazm i potrzeba, ale tamtej osoby, która tak jakby przekazała tą emocję na wysoką, wrażliwą panią, ona zaczęła karmić to w swojej głowie, zaczęła to bardzo dobrze widzieć, zaczęła sobie wyobrażać, jak to będzie super. Pojechała na coś takiego. Ja nie mówię nie, czasami może się zdarzyć, że faktycznie to będzie dla Ciebie najlepsze, co Cię mogło spotkać. A czasami może się zdarzyć, że być może kurs zbiera przypadkowych ludzi i Ty wyczuwasz jakieś zgrzyty, że ktoś jest uśmiechnięty tu, ale w środku to ma rozsypkę. Albo głosi piękne teorie, a jego zachowania mówią Ci co innego. I tak samo może być na przykład, gdy oglądasz coś, jakieś te programy związane z rozwojem i tak dalej, że coś Ci nie będzie pasować. Z jednej strony ta osoba coś Ci będzie mówić, niby Ci to pasuje, ale tak czujesz wewnętrznie, że coś jest nie tak. To zaufaj to sobie. Zaufaj sobie, bo Ty czujesz to, co jest pod tą przykrywką, tak? Bo Twoje neurony lustrzane Ci odzwierciedlą faktyczny stan emocjonalny tej osoby. I to świetnie działa, zwłaszcza jeżeli to zrobisz świadomie, czyli świadomie się otworzysz, wiedząc o tym, że to robisz, żeby nie zabrać ze sobą jakiegoś rodzaju emocji, której nie chcesz, bo możesz też to wykorzystać w inny sposób. Świadomie zaaranżować spotkanie z na przykład bardzo pozytywnie nastawioną osobą do życia, taką o pogodnym usposobieniu i świadomie pootwierać się na nią i wciągać te jej emocje, żeby te Twoje neurony lustrzane nauczyły się kopiować tego rodzaju zachowanie i to potem podtrzymywać, tak? Zobaczcie, te neurony lustrzane są nam potrzebne też do nauki. Uczymy się poprzez naśladowanie innych. Czyli z tego wniosek jest taki, jeżeli chcesz się nauczyć bardziej, nie wiem, na przykład pozytywnego podejścia, pogodnego, znajdź osobę, która reprezentuje taką cechę, jest to szczere, tak? Zobacz, w jaki sposób używa tej cechy. Zobacz, co możesz naśladować świadomie albo pozwól sobie po prostu być przy tej osobie. Jeżeli to będzie wystarczająco długo, tak? Pamiętajcie o tym przysłowiu. Kto z kim przestaje, ten taki się staje. I to działa zarówno na tym poziomie takim racjonalnym, fizycznym, to co powiedziała, tak samo to działa na pozostałych poziomach, tak? Bo jak sobie spojrzymy od strony energetycznej, że każdy z nas ma swoje pole, określoną częstotliwość, jeżeli Ty się otworzysz na drugiego człowieka, otworzysz się na jego częstotliwość, to dostroicie się do siebie. W momencie, kiedy zyskujemy tego świadomość i jeżeli jeszcze nie jesteś na tym etapie, że ta duchowość, jeżeli jeszcze te tematy typu jakaś tam karma, poprzednie życie i co we mnie rezonuje i tak dalej. Jeżeli nie do końca to rozumiesz, nie do końca w tym współgrasz, nie wiesz, jak się w tym odnaleźć, bo tych koncepcji jest bardzo dużo, to przetłumacz to sobie w najprostszy możliwy sposób. Twoje neurony lustrzane kopiują nastroje ludzi, jakie są wokół Ciebie. Więc otaczaj się pogodnymi ludźmi. I pozbądź się takiego przekonania, że to już
zawsze będzie tak, jak jest, bo masz na to wpływ, tak? I nawet jeżeli tylko ty zaczniesz się skupiać na tym, żeby karmić swoje neurony lustrzane pogodnymi obrazami, chociażby przez to, że oglądasz pogodne filmy, jeżeli już coś oglądasz, tak? Zauważasz dobre rzeczy, fajne krajobrazy, cuda natury, to już zaczniesz ty zmieniać całą swoją wewnętrzną biologię, a już nie mówię w ogóle o postawie emocjonalnej. I plus jest taki, że twoja wysoka wrażliwość ci w tym pomoże, bo dobry obraz działa wspaniale na każdego, ale na wysoko wrażliwe osoby działa dużo, dużo razy mocniej. Czyli jeżeli ty jesteś z osobą o pogodnym usposobieniu i czujesz, że ta osoba jest prawdziwie szczera, prawdziwie radosna, to ty ze spotkania z nią wyciągniesz dużo więcej korzyści dla siebie niż taka osoba niewysoko wrażliwa, tak? Przy czym bardzo ważne jest to, że nie obierz jej energetycznie, tak? Bo te pozytywne emocje no nie działają, nie wysysają tak drugiego człowieka, no musiałabym to bardziej wyjaśnić, ale na dziś, bo już trochę gadam, powiedzmy, że to co najważniejsze ujęłam. Także słuchaj, w momencie kiedy widzisz kogoś, kto jest zły, sfrustrowany, smutny, zmęczony, niech ci się odpali lampka, uwaga na moje neurony lustrzane, co one teraz będą wyprawiały, tak? Bo nauka tego, co jest moje, a co jest cudze, jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wysoko wrażliwa osoba potrzebuje się po prostu nauczyć. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Kto potrzebuje kontaktu ze mną, zapraszam na moją stronę beatamakolska.pl. Zresztą wszystkie informacje są w opisie. Cześć!